ani jednej partii. On gram białymi. Tam nie pamiętam, czy podziękowałem za grę, w każdym razie dziękuję. Pan karator zasnął. 47% przestało mi ubywać. Staram się porównać. Pytałem poprzednio w piątek, co sądzicie o partiach Sztajnica. Nie było odpowiedzi. O. Pion F6 skoczkowi przeszkadza. Panie Marno, nie mam negatywnej opinii o Ałapinie. Tylko uważam, ten hetman źle stoi, że to jest ruch, który ogranicza rozwój zawodnika, pozwala przeciwnikom się łatwo przygotować. Ja uważam, znaczy można grać Ałapina na poziomie towarzyskim, można grać Ałapina, a z punktu widzenia wyczynowego opóźnia rozwój. No skoro opóźnia rozwój, no trzeba grać główne warianty obrony sycylijskie, no tak uważam. Tak uważam. Dziękuję panu Mirosławowi. No panie Mar, no bardzo goniec D6. No pewnie, że Ałapina gra się bardzo przyjemnie. Ałapina gra się przyjemnie. Dobrze się gra. Gdzie ten koń idzie? Nic nie widzę. Naprzód. Do ataku. Tu. Tal Koblenz. Chyba wiem, o którą partię chodzi. O, czasu nie ma. Przepraszam bardzo, muszę skupić się, bo tu pan karator mnie kosi, jak zwykle. Tu. No to na mata, nie widzę nic. Chyba mogę tak grać. G6 to niedobre. Nic nie widzę, idę do ataku. Idę do ataku.
Biorę piona, nic nie widzę. Przepraszam, muszę się skupić. Nic nie widzę. Biję wszystko, co mogę. Hetman się nie mieści, to zbiję. Gońca mogę, aha. No bije tu. Na hetmana. Tam nie ma mata. Tu nie ma mata, bo król ucieka. Tu jest mata, tylko nie widzę mata. Tu musi być mat, jakiś piękny mat jest. Chyba mam figury więcej w ogóle. Oj, dziękuję, świetnie, udało mi się.